Oh, take it easy, Dracula. What do you think I'm carrying here, my dirty laundry? Bardzo się cieszę, że pokazujemy Cormana, bo to jest wyjątek wyjątków. To jest reżyser, który przeszedł całą drogę, ale jego charakteryzuje coś, czego nie ma na przykład Edgewood. To znaczy, że jest to facet niezwykle inteligentny i po prostu on bawił się konwencją i będzie widać to również w tym filmie, sklepik z horrorami, który zresztą doczekał się remake'u, zrobił go Frank Oz z 1986 roku. Świetny musical. Wydaje mi się, że ważność kina złego, popularnie zwanego kinem klasy Z, polega głównie na tym, że to pięknie dopełnia się ten główny nurt kina, przez to, że możemy zobaczyć tą ciemną stronę Księżyca. Ja zawsze uwielbiam porównywać, że w fizyce nic nie ginie, więc jeśli mamy na przykład Orsona Wellesa, w tym samym czasie w opozycji do niego jest Ed Wood, który robi swoje filmy zupełnie złe, więc wydaje mi się, że żeby mieć większy, pełniejszy obraz tego, czym zajmowali się filmowcy, warto zobaczyć kiepskie kino. Corman pracował tak szybko, ten film, który zaraz zobaczymy, zgadnijcie, w ile dni powstawał ten film. Zazwyczaj dni 10-20, no w sensie super. Tydzień, jasne. Dwa dni. Sklepik z horrorami powstawał dwa dni. I to jest niesamowite, Corman, bo on sam siebie potrafił gonić i mobilizować do takiej pracy, żeby te filmy zwracały się po tygodniu. No bo to jest tak jak ze wszystkimi rzeczami, jak patologia, jak nie wiem, prostytucja, jak każde inne zjawisko, które dopełnia nam ogląd całości naszej kultury. Wydaje mi się, że bez znajomości kina blaxploitation nie możemy poznać tak naprawdę nie tylko kultury amerykańskiej, ale też socjologii całej społeczeństwa tego, jakim rządzi się, czy rządziło się w latach 70. na przykład, bo blaxploitation to jest lata 70. W jakimi prawami rządziło się to społeczeństwo? Dlaczego ludzie na przykład chcieli oglądać filmy typu Czarny Ojciec Chrzestny? No dlatego, że to były filmy dla Afroamerykanów. No i wiedząc o tym, że takie filmy powstawały dla nich, możemy pełniej zrozumieć, jak wyglądał świat wtedy.